planujesz nawet po tym pierwszym treningu, po tym, że tak powiem, analizie pewnie, jaką Państwo wykonali z trenerem Herktem, czyli Waterloo i Trentonie i Warszawie? No na analizę na pewno jeszcze przyjdzie czas. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że chłopacy są po dwudniowej prawie podróży, zmiana czasu i to wszystko się na siebie nakłada. Od razu oczywiście bez problemu, co też jest dużym plusem, przyszli na trening wczorajszy wieczorny, zaznajamiają się z taktyką. No uważam, że po tych pierwszych kilku tam powiedzmy akcjach, czy po tych dwóch treningach, no właściwie dzisiaj też mieliśmy tylko siłownię i potem powtarzaliśmy nasze zagrywki. Widać, że Walter jest zawodnikiem, który lubi grać dużo no właśnie na pick and rollu, czyli preferujemy taką grę. Bardzo dużo widzi, bardzo fajnie oddaje piłkę w tempo, czy do rzucających, czy też pod kosz, czy sam potrafi kończyć takie akcje. Natomiast Trenton jest zawodnikiem bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, z dobrym rzutem i ta fizyczność i dynamika na pewno spowoduje to, że będzie zawodnikiem bardzo groźnym. A jak nastawienie przed wyjazdem na Słowację? Jak najbliższe plany ze stalu przygotowawcze? To znaczy, powiem szczerze, że zbytnio jak gdyby nie zaprzątamy sobie tym głowy. Oczywiście ten turniej jest pierwszym naszym takim sprawdzianem po dwutygodniowym okresie przygotowawczym. No teraz bardziej zastanawiamy się nad tym, jak najszybciej, żeby chłopcy poznali te zagrywki, żeby uczestniczyli w tych takich małych grach 3x3, 4x4 czy 5x5. A to jak się zaprezentujemy na Słowacji, myślę, że dobrze się zaprezentujemy, bo tak też było w meczu z Turowem. Na pewno będzie twarda obrona i no ale mówię, to pomału te klocki trzeba poukładać i to jest jak gdyby pierwszy taki duży krok w tym kierunku. A na temat tutaj Pana, że tak powiem, pracy w klubie, jak Pan się odnajduje w tej roli, to była dobra decyzja, żeby podpisać za Stalem? To była bardzo dobra decyzja. Ja odnajduję się już od kilku sezonów w roli asystenta trenera i tutaj mam możliwość naprawdę nauczyć się bardzo, bardzo wiele od trenera Herkta, który jest trenerem doświadczonym i z sukcesami, no nie wiem, nie ma chyba drugiego takiego trenera w Polsce z takimi sukcesami, także z przyjemnością analizujemy, a ja zapisuję sobie w swoim zeszycie wszystkie treningi, wszystkie ćwiczenia, które trener tutaj proponuje i no także podsumowując, jestem bardzo zadowolony.